Moi drodzy, pod jednym z ostatnich odcinków umówiliśmy się, że na 2000 łapek w górę zrobię kolejną paczkę z gwarantowaną ikoną. No i ja sobie wchodzę na ten film po kilku godzinach od jego wrzucenia, a tam ten próg już dawno był przebity. Także jako, że ostatnio zbyt łatwo przychodzi wam wbijanie tych progów łapek w górę, to dzisiaj podbijamy stawkę i nie 2, a 2500 łapek w górę będzie oznaczała kolejną paczkę z gwarantowaną ikoną Optimus Prime 93+. Dacie radę? Wierzę w was, a ja tymczasem witam was w kolejnym odcinku. Ja oczywiście jestem Adrian i dzisiaj, moi drodzy, będzie bardzo, ale to bardzo dużo kontentu. Bo na początek zagramy sobie decydujące mecze o naszej randze w Food Champions. Potem otworzymy nagrody za to Food Champions właśnie. Do tego paczkę 15x75+ z Ligę. Ponadto będzie jeszcze paczka 3x85+, paczka 25x84+ za słapy. No i przede wszystkim, tradycyjnie, paczka z gwarantowaną ikoną, w tym wypadku z ikoną Moments 93+. Zanim przejdziemy do odcinka, to jeszcze standardowo wam przypomnę, żebyście subowali kanał, klikając taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole, i koniecznie z dzwoneczkiem, by otrzymywać wszystkie powiadomienia o filmach i streamach. No i moi drodzy, w komentarzu dajcie znać, jak tam wasz drop podczas toców w Ligę. Szukasz sprawdzonych coins do fut 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Właśnie trwa 5. tydzień promocji Team of the Season. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki, a kupujące monety mają szansę na wygranie kolejnych świetnych nagród o łącznej wartości 5 milionów coins. Link w opisie, polecam. No tym składem na te dwa ostatnie mecze Food Champions trzeba wygrać przynajmniej jeden. W ogóle dzisiaj był taki speedrun, jest wtorek jak to nagrywam, czyli ostatni dzień Food Champions. No i wszystko grałem na razie z rzędu, nie? 18 spotkań pod rząd, udało się 13-5 zrobić, więc tragedii nie ma jak na takie speedrunowanie na zmęczeniu. No ale teraz trzeba wygrać jeszcze jeden mecz na te dwa ostatnie. Swoją drogą składzik chodzi bardzo, bardzo przyjemnie. No ale tego Rashforda i tak będę po tym Food Champions sprzedawał, chociaż jak na skrzydłowego te statystyki ma całkiem niezłe. Dobra, lecimy, jedziemy, pokażcie mi jego skład. No skład taki normalny, nie? Rashford, supek, ajajajajaj. Hulit. Co? Nie no, nie wpadnie mi nic w tym meczu, no come on. Let's go! Marcus Rashford, 1-0, zasłużone. Piękna piła do Rashforda. Rashford, słupek, no kurde, to już drugi słupek Rashforda w tym meczu, come on. Nie no, co jest? Obrona, halo, czemu wy śpicie? No 1-1. A ty, bo ja zmian nie zrobiłem w ogóle. O kurde, nie, no niesamowite to jest. Dobra, ostatni mecz o wszystko, widzowie. No normalna 11, nie? Lecimy. No, gol. Niesamowite to jest. Dobra, nice. 1-1. Maradona! Let's go! 2-1. Dobra, GG, mamy to. Marcus Rashford dobił rywala. Udało się zrobić to, co najważniejsze, wbić 14 winów. No nie, w tym tygodniu się nie łudziłem na to, że będę walczył o 16, bo wiedziałem, że będę musiał we wtorek całe FC grać na szybko. Nie będę miał nawet siły aż tak się nad tym skupiać, ale najważniejsze, że jest te 14 winków. Paczka z 3 tocami będzie, no tutaj była akurat totalna dominacja genetyczna w tym meczu. I potwierdzenie moich słów, jest 4. ranga wbita. No i pora na nagrody, które mam nadzieję oddadzą nam coś fajnego, 2 piki z tocami Ligę, paka za 100, za 125 i paczka piłkarzy toc Ligę i Ligi Portugalskiej, 50 000 monet do tego i lecimy z pierwszym pikiem. No mam nadzieję, że coś fajnego wyleci, oczywiście Mbappé, Neymar, mało realne karty, Messi, Ben Yedder, też ciężko, ale na przykład jakiś Marquinhos, Tchouaméni, to by było całkiem fajne. Także lecimy pierwszy pik, a w nim mamy... no standardowy zestaw, nie ma co ukrywać. Zabierzemy sobie Nuno Mendesza, bo jest szansa, że nim będziemy grać. Jeśli nie będę nim grał, no to chociaż będzie pod foderek, bo też jest wysoki overall. Myślałem jeszcze nad Klausem, bo prędzej wstawiłbym Klausa za Zambrottę niż Nuno Mendesa za Cancelo do składu. Ale można też jakoś to przekminić w inny sposób. Lafont też niby mógłby być pod overall na przepałkę, ale Nuno Mendes to jest tylko jeden mniej, a jest jakaś szansa, że jednak Portugalczykiem zagram. Drugiego pika odsłaniamy, oby był lepszy niż ten pierwszy. No tak jak mówię, przydałby mi się taki Marquinhos na obronę może, czy coś, naprawdę mi się nie obraził. Ja nawet nie mówię o Mbappé, o Neymarze, o Messi, bo to są nierealne karty, nie? Ale któreś z tych, które wymieniłem, byłyby spoko. Lecimy od dołu i uwaga, pierwsze staty, 93 fizyczności i tylko 78 podań. Czy to nie będzie ten obrońca Saliba, czy jakoś tak? Nie wiem jak on się nazywa, 92 obrony, Saliba, no tak myślałem, dobra, bez zaskoczenia. Zobaczmy co tutaj pod tym pikiem się kryje. 90 podań, 85 fizyczność. Może Ben Yedder jakiś? Kto wie? 93 strzały, nie, to za mało na Ben Yeddera. To będzie pewnie jakiś terrier. No oczywiście, że to jest terrier. No ale dobra, dobra, no bawimy się dalej oczywiście, nie? Zabawa trwa w najlepsze. 85 podań, 88 fizyczność. Klaus. Klaus, no. Dobra, i pokaż mi Lafonta jeszcze i już jest pełen zestaw. Dobra, zajebisty pik. Bez komentarza to zostawię po prostu. Weźmy sobie Lafonta 94 pod przepałkę. No i zacznijmy jak jest zarabianie za to Food Champions. Może w parce za stoka odda. No dało walkout 86 lub 87 tylko i to jest górecka, więc przeciętnie, no nie ma się co oszukiwać tutaj, potężnych monet to my nie zarobimy. Paczka Ultimate teraz, no poprosiłbym tutaj, żeby się zrobiło niebiesko, naprawdę byłbym zadowolony, jeżeli tutaj odda nam kartę TOC, nie oddało karty TOC, jest powtórka z rozrywki z poprzedniej paczki. Znowu po prostu walkout. Widzowie, zapomniałem, że posiadam coś takiego jak paczka 15 piłkarzy 75+ z Ligę. Ona była do zrobienia jeszcze przed tym, jak w ogóle jakiekolwiek tocy się zaczęły. No i ją sobie otworzymy jeszcze zanim otworzymy paczkę z 3 wymiennymi tocami. Także zobaczmy, co w niej się będzie znajdowało. Oczywiście liczymy na toca, ale co będzie, przekonajmy się. I uwaga, uwaga, jest karta toc z Ligę. Jaka? Brazylia. SO. Okej, Marquinhos, let's go! Chciałem Marquinhosa w piku, nie dostałem go tam. No to dostaję go w tej paczuszce, no i on idealnie wjeżdża do składu. Przyda się Brazylijczyk. Myślę, że Maldiniego w wersji Prime odsuniemy sobie od składu i z Rúbenem Diasem Toty Marquinhos właśnie sobie będzie pykał. No świetna, świetna karta, świetna paczka. No i zobaczmy, w tym momencie okaże się, czy te nagrody za Food Champions będą dobre, czy nie. Bo przypominam, ta paczka, którą przed chwilą otworzyliśmy, gdzie był Marquinhos, nie była za Food Champions, tylko gdzieś tam wcześniej była po prostu zrobiona za SBC. Ta paczuszka już jest za Food Champions, czy stricte w nagrodach nam odda. No zobaczmy, po prostu zobaczmy, ja stawiam na to, że będzie flaga Francji i będzie Lafont. Zobaczmy, co faktycznie się wydarzy. Portugalia, LO. No jest Nuno Mendes, dobra, to jest jakieś 120 000 monet. Nie jest to oczywiście nic szałowego. Czy oprócz Nuno Mendesa może być coś jeszcze wartego dużą ilość pieniędzy? Raczej nie. Raczej już tutaj nie mam nadziei na nic przepotężnego. I pewnie też nic nie będzie. Taremi i Terrier, no okej, ej, overallowo w sumie tak nieźle oddało. Więc tak, Nuno Mendes 120 000, Taremi 50 i Terrier 35. No powiedziałbym, że to jest taka paczka z gatunku tych przeciętnych. Totalnie normalna paczka z 3 wymiennymi tocami mieszanymi z 2 lig, nie? 200 000 zarobku. No i zobaczmy, co trafimy w 12. Pika 81+. Po prostu otwierajmy i zobaczmy, co w pierwszym. W pierwszym Suarez, okej, foderowo super. Pik numer 3. Rodri, kolejny walkout, bardzo ładnie. Zobaczmy, co w kolejnym. Inform Gabriel Paulista, przyda się i to bardzo. Let's go. Co tym razem? Jest toc! Jakiś butes. No i dobra. Zawsze do toc może być. 88 overalla. Widzowie, też jest git. Jeszcze 4 piki widzowie. I jest kolejny toc. Mercier. No dobra. Kolejny toc z Ligi Belgijskiej. Widzę, że dużo Francuzów tam występuje. No zresztą nie jest to dziwne. I na pożegnanie pików 81+ na dziś trafiamy kogo? Uwaga! Tepaja. No i dobra. Nie no. Oczywiście trzeba te piki ocenić pozytywnie. Dobra. I przyszła pora na potrójną rozbudowę 85+. Znowu zrobiona z kart z klubu, wydatek zerowy, a kto wie, może coś wyleci. Jak zawsze cel jest jeden, polujemy na kartę Team of the Season, a jak to się skończy? No oby ta misja okazała się być misją udaną, zobaczmy, chociaż jak nie toc, to jakiś fajny foder. Jest toc, okej, flaga. Dobra, byłem niezły z geografii, w gimnazjum jeździłem na olimpiady, ale niestety tej flagi nie znam, jeżeli jest jakiś kozak, który potrafi powiedzieć, czego to jest flaga, to niech da znać w komentarzu. Oprócz pana Selemaniego, który bardzo szybko biega, jest jeszcze Casemiro i Vardy. No okej, moi drodzy, już za chwilę otwieramy sobie paczkę 25x84+, ale zanim ona, to już teraz przepalamy sobie pierwsze SBC na ikonę Optimus Prime 93+, żeby też uniknąć trafiania dużej ilości jakichś duplikatów. No to lecimy sobie z takim SBC właśnie, wszystko niewymienne, wszystko z klubu. Drugie najdroższe SBC o ikonę również gotowe, tym razem ocena 88 z informem lub tocem. Taki skład to sobie przepalamy, wszystko niewymienne, wszystko z klubu, wszystko niepotrzebne. No a teraz idziemy już odebrać i otworzyć paczkę 25x84+. Także jest paczka 84+ razy 25, 3 słapy przepalone. No i moi drodzy, na co liczymy? Oczywiście na tocy Ligę, a oprócz tego na jakiś godny foder pod przepałkę w SBC o ikonę, no ale umówmy się, to jest tak potężna paczka, że jakiś to z ligę po prostu musi tutaj być. Jak go nie będzie, to się zawiedziemy. No i standardowo ta paczka będzie robiona, moi drodzy, z odsłanianiem od prawej do lewej strony. Paczka już skipnięta, od razu ta strona z najlepszymi kartami, nie chce mi się tam gdzieś grzebać po jakichś słabych overallach, także lecimy od razu tutaj. Lećmy szybko, lećmy po prostu szybciej, tutaj nie będziemy przedłużać, ok, Varane, Thiago, Hummels, spoko, że już są walkouty, Sancho, Bruno, Kroos, Inform Diego Lopez, ok, i tu już zaczynają karty specjalne, a to jest ciekawe. Jeszcze 4 karty, widzowie. Ok, kolejny Inform, Bastoni 8-8, jest pierwszy TOC, dobra, kto to? Czakir, Liga Turecka, kolejna karta. Klaus 90, dobra, czyli będzie jeszcze jeden TOC 90+, oby z Ligę. Co to będzie? Ja stawiam na Lafonta. Myślę, że to może być Lafont. Co tutaj jest na koniec? Po statystykach 94 podań, 90 fizyczność. Ej, okej, to może być też dobry. 93 strzały, 85 obrony. Wygląda git. Może jakiś paketa. 88 tempa, 92 dribbling. Kto to jest? Fofana, Guendouzi albo paketa. Dobra, no nie przedłużamy. Zobaczmy po prostu. Uwaga! Van Aken. I ja nie mogę, ja serio myślałem, że to jest paketa. Ale kurde, chłopco kartę dostał. Ciekawe, czy faktycznie taki dobry sezon miał, nie? Ty, to jest gość warty prawie 200 000, nie? To też nadal nie jest źle. Powiedziałbym wręcz, że jest dobrze, on ma 4/5, jaki byk to jest. 5 gwiazdek słabszej, 4 sztuczek. Myślałem, że to będzie jakaś karta typu 3/3. Nie no, generalnie win z tej paczki i tak, moim zdaniem. Wracamy do robienia ikony i przedostatnie SBC zrobione. Oczywiście totalnie za darmo, wszystko niewymienne i wszystko z klubu i wygląda na to, że cała ta ikona będzie zrobiona za darmo. Ostatnie SBC na ikonę Moments 93+, gotowe. Taki oto skład sobie przepalamy, no i moi drodzy, nic nie trzeba było kupować, także jest to, można powiedzieć, darmowa ikona. No ale, czy ta ikona będzie przydatna do naszej 11? Miejmy nadzieję, że tak. No ale jak to wyjdzie, to się okaże. Idziemy ją otwierać standardowo po narodowościach. Sprawdźmy Anglię od razu. No z Anglii, widzowie, nie może być nikogo dobrego, bo kogo my tam możemy trafić? Możemy trafić Linekera, Bobiego Mura, Wayna Rooney'a też możemy trafić. Rooney nie jest jakiś zły, no ale też bym go do składu nie chciał. Jeszcze jest też szansa na Beckhama, ale Beckhamem tu też bym nie pykał raczej. Więc po prostu proszę, nie Anglia, zacznijmy odważnie. Nie ma Anglii, let's go, jest dobrze. Bułgarii nie może być, bo byłby duplikat, Stoiczkowa już mam, Czechy, nie wiem czy może być jakikolwiek Czech, ale sprawdziłem na wszelki wypadek. Z Danii chyba może być Schmeichel, ale nie jest to Schmeichel. Finlandia nie może być, Ghana nie może być, bo za niskie overale mają Ilitmanen i Essien. Więc bawimy się dalej. Irlandia zwykła nie może być, bo Chin to jest też za niski overall. A Irlandia Północna i Best pasowałby do składu jak ulał. No nie. Japonia i Nakata to nie mogą być, bo za niski overall. Kamerun, Eto to byłby duplikat. Oczywiście Samuela mamy już jakiś czas. Meksyk, proszę, żeby to nie był Hugo Sanchez, po prostu. Nie jest to Hugo Sanchez, dobra. Nigeria to nie może być, bo za niski overall. Podobnie sprawa się ma, jeżeli chodzi o Rumunię, aczkolwiek Rosja, Jaszyn, proszę nie. Okej, nie ma Jaszyna, let's go. Szkocja, Dalglish może być teoretycznie. Mimo wszystko Dalglisha wolałbym nie trafić. I nie ma Dalglisha, okej. Szwecja za niskie overall, że się znaleźć w tej parce, to jest paczka 93+. Oczywiście podobnie się ma sprawa w przypadku Ukrainy. Owalia, oj, Giggs ma chyba 92 na Prime, czyli 93 na Optimusie. Proszę nie! Okej, to nie Giggs. Więc zostają nam top narodowości i Węgry. Ferenc Puszkasz na Optimusie, ta karta jest niezwykła. To może z okazji tego, że Real Madryt jest świeżo po zdobyciu Ligi Mistrzów, dostanę legendę tego klubu. Ferenc, zapraszam! Niestety nie, to by było zbyt piękne. Zawsze tak liczę na tego Puszkasza, a to nigdy nie jest on. Dobra, zobaczmy sobie Argentynę, bo tutaj może być chyba Riquelme, o ile się nie mylę, ale oby go nie było. Okej, jest tylko Maradona, który już wiadomo od dawna w klubie siedzi. Teraz od dołu weźmy tą Hiszpanię i liczmy na to, że tutaj żadnego Pujola ani nikogo takiego nie będzie. Butrę może bym przetestował. Zobaczmy. Nie jest to Hiszpania, okej. Więc co? Portugalia. Z Portugalii w tej parce można trafić tylko Figo lub Eusebio. Figo raczej bym nie grał, no a Eusebio top. Więc proszę, dajcie mi Eusebio, może? Okej, Portugalczyka nie ma żadnego. Dobra no, Włochy są bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o tą paczkę, bo tu może być, widzowie, Ibaresi, Cannavaro, Del Piero chyba też może być. No jest kilka ikon, które mogą nas tutaj ugryźć, ale oby to Włochy nie były. Bardzo proszę. Cannavaro. Jest legenda Real Madryt, która zdobyła nawet złotą piłkę w 2006 roku. No ale co z tego, nie oszukujmy się, Cannavaro mi się nie przyda, ja mam lepszych obrońców. Moi drodzy, tak wygląda w tym momencie sytuacja z moim składem. Poszukujemy jednego zawodnika na tą pozycję do 2 milionów monet i tutaj możecie pisać swoje propozycje, ale prośba z mojej strony, to musi być karta, która ma 5 gwiazdek sztuczek, bo już z ofensywnych kart Eto ma 4 gwiazdki, Son ma 4 gwiazdki, ja zawsze muszę mieć 2-5 gwiazdkowców z przodu. Także 2 miliony budżetu i kogo tutaj kupujemy? Podkreślam, to nie musi być karta stricte z pozycją PP lub PS, to może być gość, który ma wyjście o pozycję napastnika lub na przykład SPO. Ważne, żeby jakoś to szło połączyć, żeby maksymalnie 2 karty w składzie były na niepełnym zgraniu. Możemy też oczywiście poczekać na tocy Serie A i zobaczyć, co tam wyjdzie. W każdym razie sekcja komentarzy jest wasza i proszę was o pomoc.